Cześć, nazywam się Justyna Broniecka i witam Cię na kanale Zostanie Mus. Dzisiaj będę opowiadać o tym, co to znaczy przenieść prawa autorskie. Bardzo często pytacie o to, kiedy mogę zastosować umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, co wiąże się z tym, że płacicie niższy podatek. I bardzo często używamy jej na wyrost, po to właśnie, żeby zapłacić niższy podatek. Natomiast przy kontroli okazuje się, że niestety nie może być taka umowa zastosowana. Więc żeby mówić o prawach autorskich, to musi powstać utwór, który jest opisany w ustawie o prawach autorskich i pokrewnych. Tam mamy utwory związane z szeroko pojętą branżą artystyczną, fonograficzną, choreograficzną, ale również takie rzeczy jak oprogramowanie czy tworzenie grafiki. Więc w momencie, kiedy powstaje utwór, tutaj warto za każdym razem zerknąć do ustawy, czy na pewno to, co my stworzyliśmy, jest utworem w rozumieniu ustawy. To, co najczęściej sprzedajemy, czyli grafiki, artykuły, choreografię, muzykę, jakiś film, to wszystko jest tam opisane, więc możecie spokojnie korzystać. Więc oznacza to, że ktoś robi ten utwór, jest właścicielem praw autorskich i w momencie, kiedy przenosi je na inną osobę, to ta osoba jest właścicielem tych praw, więc w tym momencie wy tracicie prawo do posiadania tego dzieła, do robienia coś z nim. Bardzo często robimy jakieś dzieło i próbujemy je sprzedać wiele razy. Więc jeżeli chcemy tak działać, oczywiście można, natomiast ty nie możecie sprzedać praw autorskich. Przy prawach autorskich jest też mowa o polach eksploatacji. Oznacza to, że sprzedajecie prawa autorskie w ramach czegoś, na przykład w ramach jakiejś zamiany na grafice czy aktualizacji grafik, że ktoś może je rozpowszechniać w konkretny sposób, ale nie wolno na przykład powielać mu tej grafiki, może ją tylko rozpowszechniać na przykład w internecie, ale nie wolno tego robić w papierze. To wy określacie, jakie pola eksploatacji wchodzą w grę w ramach przeniesienia praw autorskich. To, co się najczęściej spotyka na rynku, to oczywiście w ramach wszystkich pól eksploatacji, czyli kompletna własność przechodzi na nowego właściciela i to on rozporządza prawami autorskimi waszego utworu. Więc za każdym razem warto się zastanowić, czy przenoszenie praw autorskich jest warte tego, żebyśmy ryzykowali brak możliwości korzystania z tego, co już raz stworzyliśmy po raz kolejny.